Dzień dobry, ksiądz Dariusz Iwański. Kochani, na zakończenie tego filmu chciałbym ogłosić coś niesłychanie dla mnie ważnego, coś bardzo ważnego, więc proszę zostańcie ze mną do końca, to nie potrwa długo. Dzisiaj 23 lutego, dzień walki z depresją. Cóż, mógłbym powiedzieć, byłem tam, wiem o co chodzi, wiem jak to boli. Ale nie chodzi o licytowanie się. Gdy patrzę na współczesne dane, nawet z dzisiejszego dnia, to okazuje się, że podobno 60% z nas albo doświadcza już depresji, albo ma jakieś symptomy, które wskazują, że właśnie depresja zbliża się. To znaczy, że nawet gdyby te dane były przeszacowane, to można powiedzieć w dużym zaokrągleniu, że połowa z nas doświadczy albo doświadczyła już tej strasznej choroby. Oczywiście ona ma różne stadia nasilenia i umówmy się, nie dotyczy tylko osób, które wiary nie mają albo są daleko od Boga. Także ludzie wierzący doświadczają depresji. Mam świadomość, że ktoś, kto usłyszał właśnie ode mnie przed chwilą, że miałem depresję, może być zgorszony. Jak to? Duchowny, który miał depresję, to się nie zdarza księżom ani wierzącym. To jest mit. Pamiętam, jak poszedłem kiedyś do spowiedzi w czasie, kiedy miałem tą depresję. Usądziłem, że spowiednik powinien wiedzieć, że właśnie to mi dolega. Więc najpierw wspomniałem o tym, potem wyznałem grzechy, a spowiednik, kiedy już zaczął swoją tyradę, powiedział tak. Synu, depresja to jest wymysł szatana. Zanim jeszcze zdążyłem usłyszeć rozgrzeszenie, już zgrzeszyłem w myślach ponownie. Idiota, pomyślałem sobie. No i dokładnie tak jest. Depresja to straszna choroba i ma różne wymiary i nie można powiedzieć, że omija osoby wierzące, bynajmniej. I nie można też powiedzieć, że głęboką wiarą da się ją zasypać, albo zaspokoić, albo wyleczyć. Oczywiście ja nie jestem psychiatrą, nie mam zamiaru nikogo pouczać tutaj w kwestiach psychiatrycznych, ale chcę powiedzieć i podzielić się własnym doświadczeniem. To doświadczenie znalazło swój wyraz w mojej książce, która wyjdzie na dniach, książka pod tytułem Zawsze radośni. Inspirowana właśnie tamtym trudnym doświadczeniem, ale także słowami Pisma Świętego, z którymi skonfrontowałem się. Zawsze się radujcie, mówi św. Paweł do Tesaloniczan, do osób, którym, co tu dużo mówić, do śmiechu też nie było. Jeśli więc wiara nie leczy, to co? Myślę, że można powiedzieć w dużym przybliżeniu, chociaż nie jestem psychiatrą, że relacje i inspiracje, te dwie bardzo mi pomogły. Relacje najpierw z ludźmi mi życzliwymi, to oni stali u mojego boku i byli przy mnie, nawet kiedy nie było to łatwe. Inspiracje to wszystko to, co pochodzi z Pisma Świętego. Jak wiecie, jestem biblistą, jestem po prostu zafiksowany na Pismo Święte. I stamtąd pochodzą niesłychane motywacje, inspiracje, które uskrzydlają. Ktoś powie, no dobrze, ale trzecia jeszcze pewnie relacja z Panem Bogiem. Ona wiąże się ściśle z tymi pierwszymi dwoma. Oczywiście jest w zamyśle, ale są takie dni właśnie w tej depresji wspomnianej, kiedy nie czujesz ani Boga, ani nic. Po prostu czujesz, że jest w tobie jakiś ogromny ciężar i nawet Bóg tego nie jest w stanie wypełnić. Jest jakby gdzieś daleko. Relacje z ludźmi żywymi, tymi, których można dotknąć, relacje z tymi, którzy są ci życzliwi i chcą ponieść twój ciężar, a także inspiracje biblijne. To było coś, co mnie osobiście pomogło. I właśnie dlatego i tym dwóm rzeczom, relacjom i inspiracjom biblijnym, chcę dedykować mój nowy kanał na YouTubie. To jest właśnie ta wiadomość, o której wspominałem na początku. Dzisiaj właśnie oficjalnie rozpoczynam działalność nowego kanału na YouTubie. Hajrete, radujcie się, to są słowa z listu do Tesaloniczan i jest to kanał antydepresyjny. Tam właśnie co najmniej raz w tygodniu chciałbym umieszczać jakieś wartościowe treści, które będą po linii, albo związane będą z relacjami, albo z inspiracjami biblijnymi. Jeśli więc chcecie towarzyszyć mi w tej drodze, zapraszam na mój kanał Hajrete, radujcie się, kanał antydepresyjny. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.